Witam serdecznie na moim pierwszym vlogu, na nowym kanale Moto Black Vlog. Dzisiaj nic ciekawego pewnie Wam nie pokażę, jestem po prostu z psem moim na spacerze. Także idziemy sobie na spacer, tą drogą często z nim na spacery chodzę. Tutaj zobaczcie, owce się pasą. O, przyszły, zobaczcie. Także tutaj wszędzie mamy, zobaczcie, owce. I dookoła są właśnie pastwiska. Także tak wygląda moja najbliższa, zupełnie najbliższa okolica. Natomiast jak poszedłbym w drugą stronę wsi, w tym momencie, o przepraszam, bo zooma zrobiłem niechcący, w tym momencie tam jest i rzeka, znaczy rzek mamy tutaj kilka, ale jest fajna rzeka, fajne jak gdyby krajobrazy, kiedyś Wam pewnie też to pokażę. Będę oczywiście Wam pokazywał dużo ciekawsze rzeczy, tam gdzie jeździmy z rodziną na spacery, są naprawdę okolice bajecznie ładne. Także z pewnością takie vlogi będę robił dla Was. Być może w tą niedzielę już coś wrzucę. W tą niedzielę również pewnie będę wrzucał, bo będziemy szukać samochodu dla rodzinki. Także będziemy w Land Roverze. Pewnie pokażę Wam, jak oglądamy Land Rovera Discovery. Bardzo fajny samochód. Nie wiem, czy się na niego zdecydujemy, ponieważ koszty utrzymania są dość wysokie, ale zobaczymy. Także słuchajcie, teraz ja odwrócę kamerę od siebie i pokażę Wam troszkę widoków. Znaczy takich widoków, no powiedzmy widoków. Ale ładnie to wygląda, jest cicho i to jest dla mnie bardzo ważne. Także już odwracam. Sorry, przepraszam, trochę teraz Wam tutaj po... Okej, jestem. Brady, nie pij wody z kałuży, chłopie, masz w domu. No zobaczcie, pies ma w domu wodę, ale oczywiście musi napić się z kałuży, nie? Bo inaczej to chory by był. Albo i będzie chory. Dobra, niech sobie pije, nieważne. Także zobaczcie, tu wszędzie owieczki się pasą, tam wszędzie, gdzie sięgniecie okiem, są pastwiska. Tam jest jakaś duża farma. Co mi się podoba tutaj na wsiach, wszystkie drogi są tak naprawdę asfaltowe, także nie ma tutaj lipy, że jakieś są szutrowe czy inne drogi. Tam jest właśnie w głębi moja wieś, może to zobaczycie. Jest tam może, nie wiem, z 50 domów, wszystkiego do kupy. Także tak to wygląda. Mała wioska, mi się bardzo podoba, bo jest, mówię, bardzo cicho i przyjemnie. To jest to. Może w niedzielę, nie, w sobotę nawet, może wrzucę Wam vloga. Słuchajcie, bo żona będzie przerabiała trawnik. I to tak dosłownie mówiąc przerabiała, ponieważ będą dwa levele, czyli dwa poziomy trawnika. Przyjedzie koparka i będzie to wszystko robiła. Także może Wam pokażę, jak trawnik wyglądał przed i potem po. Tak, tylko krótki filmik może wrzucę, zobaczymy. Jak chcecie, żebym rzucił go, to piszcie komentarze pod tym filmem i będę wiedział, czy warto w ogóle się do tego zabierać. Także słuchajcie, no mówię, tam zobaczcie jeszcze, zrobię może zoom. Naprawdę okolica jest fajna, spokojna, cicha. A to mój pies Brady, tak Brady? Chodź. Idziemy? No chodź, idziemy na spacer. Teraz skręcimy sobie boczną dróżkę. Dojdziemy tutaj do skrzyżowania i pewnie będę kończył, ponieważ no, nie będę Was zanudzał tym, żeby oglądać pastwiska i na nich się pasące owce, bo to nie o to chodzi. Tu są ziemie niestety pod uprawę nie bardzo się nadające, także nikt raczej w to się nie bawi. W zeszłym roku pamiętam, ktoś zasiał tutaj jakieś zboże i powiem Wam, że nie zebrał go, zaorał, ponieważ deszcze padały non stop. Zeszły rok to było co najmniej 362 dni w roku, gdzie padał deszcz. No przesadzam, może było z 3 tygodnie, muszę się odwrócić, bo pies mnie zaplątał. Być może było z 3 tygodnie słońca, no może 3,5. I to wszystko. Także dzisiaj w tym roku mamy lepszą pogodę dużo i to mnie bardzo cieszy. Także tą drogą sobie później będziemy z psem szli na spacer dalej. Ja się z Wami już żegnam. Pozdrawiam i do kolejnego razu.